Hej Miśki, ostatnio w internecie zawrzało na temat Natsu i jej przeszłości. Nie chcę nagrywać o tym filmiku, ponieważ nie uważam, żeby jakikolwiek komentarz w tej sprawie z mojej strony był potrzebny. A czemu? Bawię się konfrontacji. Nie chcę złego słowa powiedzieć o jakiejś innej samicy, nie? Ciekawe czemu. Wielu youtuberów jednak rzuciło się na ten temat z prędkością błyskawicy. W internecie zrobiło się naprawdę bardzo głośno, a zdania bardzo się podzieliły. A czemu? A co tu się ma podzielić? Co tu ma się dzielić? Jej życie, jej sprawa, jej dupa, jej biznes. Jej miejscem jest ulica. Ja jednak w tym filmie nie chcę mówić konkretnie o Natalii, ani oceniać jej wyborów. Chciałabym omówić z wami film, na który natknęłam się w internecie, a który odnosi się do ostatniej sytuacji Natsu. Dzisiaj zapoznamy się z twórczością pana Marcina Energetyka-Mazura, którego na YouTubie subskrybuje niemal 300 000 osób. Pan Marcin robi daily vlogi, co oznacza, że codziennie publikuje na swoim kanale filmik z wydarzeniami z danego dnia. A czekaj. Tu nie ocenzurowała! Nie ocenzurowała tutaj tej miniaturki, patrz. Pan Marcin robi daily vlogi, co oznacza, że codziennie publikuje na swoim kanale filmik z wydarzeniami z danego dnia. W swoich publikacjach pokazuje swoją codzienność, to jak spędza czas ze swoimi synami, gdzie niegdzie wplatając jakieś swoje przemyślenia. Tego typu kanałów w internecie jest ogromna ilość, a sam format też bardzo dobrze znany. Ostatnio pan Marcin opublikował na swoim kanale film pod tytułem Oglądamy gołą Natsu, a miniaturka wyglądała tak. Oglądamy gołą Natsu. Tutaj jest scena z jednej ze starszych transmisji Natsu. Jest cenzura na miejscach intymnych, natomiast ujęcie nadal nadaje się prędzej na pomarańczowego YouTube'a. Dokładnie. Tutaj mnie zaskakuje, że kurwa YouTube nie usunął tej miniaturki. Ja wam coś pokażę. O, tę fotkę wziąłem z Instagrama jej. YouTube mi zdjął miniaturkę za nagość, gościu, rozumiesz? Ale jak on ma taką miniaturkę, gdzie laska leży rozkrokiem, to nie dość, że ta miniaturka jest ok według YouTube, to jeszcze chłop ma reklamy na tym filmie, rozumiesz? A u mnie nie dość, że nie ma reklam, to jeszcze miniaturkę ściągają. Ciekawe, nie? Tak, no i uważam, że jest bardzo nie na miejscu. Wiem. No jest nie na miejscu, bo to bardzo sugestywna jest i on doskonale wie, co robi. Doskonale wie, co robi. Że jest ta cenzura, ale to nadal jest dość niesmaczne. Natalia, kiedy pracowała na kamerkach, posługiwała się przeznaczonymi do tego platformami, natomiast pan publikuje na YouTubie. Ja wiem, że fajnie, kiedy filmiki się klikają i na miniaturkę najlepiej wrzucić coś jak najbardziej kontrowersyjnego, ale YouTube to nie jest miejsce, gdzie tego typu treści powinny się znajdować. No. Film nie jest... Zabawne, że... On takie coś może, a ty nie możesz nic powiedzieć, bo mowa co oznacza, że tak naprawdę każdy może się na niego natknąć. W swoim opisie kanału pisze pan, że jego filmy śmiało mogą oglądać dzieci i młodzież. Tymczasem ta miniaturka. Pierwsza połowa filmu to tak naprawdę nic szczególnego. Temat Natsu zaczyna się jakoś w piątej... Naprawdę to przysuty? Tylko wiesz, tam jest ubranie. Tam jest kurwa ubranie, nie wiadomo co to jest. Może się pomarszczyło trochę ubranie. Jakie masz dowody? Nie wiesz, może na sutów nie ma, może ma ucięte. Może tam ma po prostu jakieś takie zakryte na sutach, ma coś przyklejone, co sprawia, że tak odstaje. I tylko takie wrażenie. Nie wiesz. No właśnie, ale YouTube kurwa wie. Za to jak chłop pokazuje gołą babę, tylko że tu i tu ocenzuruje. Luzy. W tej minucie materiału dorosły mężczyzna wchodzi do pokoju, gdzie siedzi grupka dzieci i mówi: dziewczyny, słuchajcie, znacie aferę z Natsu? Tak, tak. No i jak wy na to patrzycie? No. Wiesz ich reakcję tych dziewczynek. Wiesz, że są zmieszane, że durne pytanie. A oglądacie ją? Ja oglądałam w tam filmie X, bo ją oglądam czasami. Wszyscy tutaj o tym mówią. Ale te ostrzejsze materiały też są w linkach? No nie wiem, bo nie wchodziłam, wiem, że są linki do tego. Nie wchodziłam. No ja nie wiem, czy są te najostrzejsze materiały. No dzieci wydają się tematem dość speszone. Jednak zamiast odpuścić, pan Marcin hajpuje sprawę jeszcze bardziej. Dwukrotnie wspomina o ostrzejszych materiałach i pyta o linki. Weźmy teraz pod uwagę włączoną kamerę i świadomość, że nagranie pojawi się w internecie, na kanale subskrybowanym przez wiele tysięcy osób. No nie jest to chyba zbyt komfortowa sytuacja dla nagrywanych osób. I czy on ma zgodę rodziców tych dzieciaków, żeby publicznie jakiś wizerunek? Później pan Marcin odwiedza w pokoju swojego starszego syna. Synuś, bo... Ale propsy, że puka. Bo synek mógł właśnie akurat filmy Natsu oglądać, więc... Podobno edukacja seksualna jest teraz na wczesnym etapie. Chciałbym jako ojciec porozmawiać na ten temat. Powinieneś był gadać z nim wcześniej, nie teraz. Bo ja mam tutaj wrażenie, że on wcześniej z tym synem nie rozmawiał na takie tematy. To się rozmawia od najmłodszych lat, tylko odpowiednio do wieku. Na zasadzie dzieciak pyta: mama, tato, skąd się wziąłem? Z brzuchu mamusi. Z brzucha mamusi. A nie, że kurwa bocian przyniósł, czy z tulipana wyjęli, czy cokolwiek takiego. Będziemy rozdania takie tematy? Tego jest internet. Och, tego jest internet! No, tego jest internet. No, on mówi, od tego jest internet, bo on porno ogląda w internecie. On wchodzi, kurwa, Twitch ogląda i baseniary. Ale to ja mogę ci dużo rzeczy podpowiedzieć. I oglądamy razem filmik, czy nie? Nie. Nie będziemy oglądać? Się z tobą nie będę oglądał. No. I się dziwi reakcji. Że syn tak mówi. Przypał robi swojemu synowi przed kamerą i się cieszy. Jak to nie będziesz oglądać? Tutaj gołe babki i tak dalej, nie? Nie. Ja się wychowywałem na książkach Lwa Starowicza, profesora Lwa Starowicza. A teraz wychowuję internet. A, ale w szkole macie tę edukację, tak? No, gdzie gadam o przyjaźni. O jakiej przyjaźni gadacie? O przyjaźni. No nie ma nic, ja. W szkole o przyjaźni. A, w szkole to uczą, wiesz, że jesteśmy identyczni. Mężczyzna i samica są tacy sami, dlatego możesz sobie zmienić płeć w każdej chwili. Bo jak myślisz, czemu tyle ludzi raptem zmienia sobie płeć? Bo wmawia się, że kurwa jesteśmy identyczni. I zamiast niektórym pomóc, bo tu jest problem, o tu jest problem, zamiast pomóc, to oni, a czujesz się samicą, jesteś samicą. Chłop idzie, utnie się sobie tojowo, ale później musi odwiedzić, raptem mu się odkręci to. I o kurwa, co ja zrobiłem, idę się wieszać. No nie ma, nawet żadnych. No po prostu, no nigdzie tak jest. No ale na przykład... Nie, nie gadam o tym. Nie gadacie o tym? Absolutnie nie uważam, że o takich tematach nie powinno się rozmawiać z dziećmi. Powinno się rozmawiać, tylko że nie przed kamerą i nie w taki debilny sposób. Sądzę jednak, że tutaj wszystko po... Jak on coś powinien zrobić przed kamerą, no to powinien co najwyżej powiedzieć, że no ja z synami rozmawiałem, bla bla. O, bo tak, z synem powinien rozmawiać o czymś takim. Ale nie kurwa przed kamerą, gdzie później to publikujesz, typie. Odlepiony dziadku. Poszło źle. Zaczynając od samego początku, czyli znowu od włączonej kamery. Tak samo jak w poprzedniej sytuacji, świadomość bycia nagrywanym i tego, że to nagranie później trafi do szerszej publiki, może budzić dyskomfort. Jestem wielką zwolenniczką edukacji seksualnej, ale to, co pan robi, nią nie jest. Mówiąc o gołych babkach, mam wrażenie, że wręcz wyśmiewa pan potrzebę edukowania młodych ludzi w tym zakresie. Potem dorzuca pan jeszcze, że kiedyś to było, teraz to nie wiem, może pan coś się uczył z książek, a teraz to ludzie czerpią info. Książek się uczy. Z internetu. Chyba nie muszę tłumaczyć, dlaczego tak się dzieje. Ci ludzie mają bardzo wiele pytań i a internet zawsze jest pod ręką. Szukanie informacji w internecie daje im też takie poczucie bezpieczeństwa, że nikt ich nie wyśmiewa. No, poczucie bezpieczeństwa to, że nikt nie widzi, nikt nie ocenia. Atmosfera śmieszków i heheszków może sprawić, że ludzie poczują się głupio albo zaczną wstydzić. Pan wbija do chillującego się... No, widać, że głupio się zrobiło tamtym dziewczynom. Po ich reakcji, po tym śmiechu nerwowym. Robię na kanapie syna, mówi... Ja pierdolę. I czego pan oczekuje, że co się stanie? To, co pan robi, to jest dokładna odwrotność tego, o czym pan mówi. Z jednej strony narzeka pan, że ludzie edukują się internetu... A teraz wychowuje internet. Z drugiej strony pana podejście do tematu to hehe gołe babki. Właśnie tego edukacja seksualna chce unikać. I nie chodzi mi już tylko o konkretnie pana syna, ale pan to wrzuca do internetu, więc ludzie oswajają się z taką myślą, że w sumie ten temat to jest taki do żartów, taki trochę durnowate z internetu. Ale jak już jesteśmy... No, temat Natsu jest taki durnowaty. Do śmiesznych heszków. To w takim idealnym świecie, jak taka edukacja miałaby wyglądać? Julka zaprosiła mnie do siebie i zapytała, jak powinna wyglądać. Och, locha. Gołe babki? Locha! Locha, weź kurwa tę fryzurę, do jasnej cholery. Masakra. Locha ma ładne zęby, to jej trzeba przyznać. Ale ta fryzura, ja pierdzielę, nie pasuje do niej. Tak, ktoś może powiedzieć, nieprawda, pasuje. Według ciebie pasuje, ponieważ się przyzwyczaiłeś do tego, że ma taką grzywkę na garnek. A ja ci powiem tak, ja mam awersję do takiej fryzury i wszyscy brzydko wyglądają. Jedynie ładne postacie, które wyglądają z taką grzywką, to anime. Żywa istota brzydko wygląda. Wszystko w temacie. Idealna edukacja seksualna. Oczywiście to jest temat, o którym można by... No masakra ta grzywka. Ja cały czas patrzę na tę grzywkę i na te linie tej grzywki. Na nic innego. Gadać. No dobra, i na zęby teraz trochę. To jest kilka takich punktów, takich matyczeków, które warto byłoby odhaczyć, jeśli chcielibyśmy zbliżyć się trochę bardziej w stronę tego ideału. Przede wszystkim musimy pamiętać... Po co ty robisz paznokcie, jak nikt tego nie zauważa, bo wszyscy na tę grzywkę się patrzą, no. Że ryba psuje się od głowy. Program powinien być bardzo dobrze przygotowany przez osoby, które zajmują się tym zawodowo, czyli przez psychologów, przez seks... Nie. Tutaj spierdalaj. Psychologia jest przejęta przez samice. Co pokazują nawet różnego rodzaju badania, że samice 3 razy częściej kończą takie studia. To jest samiczone bardzo. I co to znaczy? Że pycha się ludziom samiczą wersję, jak powinno być. Z mężczyzn robi się samice, że ty jako mężczyzna jesteś toksyczny, męskość jest toksyczna, że musisz być jak samica. Więc spierdalaj ze swoją psychologią. Psychoseksuologów, psychiatrów, przez osoby, które doskonale będą zdawały sobie sprawę, jakie konkretne zmiany zachodzą w danym etapie życia tej młodej osoby. Żeby po prostu ta wiedza, którą będzie się przekazywać tym młodym ludziom podczas zajęć z edukacji seksualnej, była dostosowana do ich wieku, żeby... Tak, tu się zgadza, z tym, że, jeszcze raz powtarzam, nie, przy krótkich włosach to już w ogóle tragedia. Długie włosy i samica powinna mieć długie włosy, koniec, kropka. I normalnej długości grzywka, a nie kurwa tu pierdzielone przy czole. Słownictwo było dopasowane, żeby zakres tematów był dopasowany, żeby tłumaczono uczniom, jak zakładać pod... To są proste tematy, to raczej logiczne, tu się trudno nie zgodzić. Buraczane. Nie, mi tam kolor włosów nie przeszkadza. Spadki, bo zdecydowana większość osób z macicami ma już ten dzień za sobą, dawno temu, w odległej przeszłości. Co więcej, ta odpowiednio przekazywana wiedza powinna być przekazywana przez odpowiednio dobrane osoby do przekazania. Tak, ale na pewno nie przez samicę, tak jak mówię, psychologia została przyjęta przez samicę i wszystko jest samiczone. Okej? Wszędzie tylko samice mówią: o, musisz spojrzeć wewnątrz siebie na swoje uczucia, dzielić się emocjami, spierdalaj. Jesteś mężczyzną. Bądź mężczyzną. Albo seksuolodzy, czyli osoby, które będą... Psycholodzy? Seksuolodzy? A nie psycholożki? Seksuolożki? Wiedziały i będą potrafiły wytłumaczyć po prostu działanie tych różnych mechanizmów, tego wszystkiego, co tam się dzieje pod tą dojrzewającą... Tak, ja się zgodzę, że powinna być osoba, która ma odpowiednią wiedzę, bo tu w edukacji seksualnej nie chodzi tylko o to, żeby powiedzieć, że o patrz, tu jest dziura, tu jest kutas, to jedno wchodzi w drugie, nie? Tu też chodzi o to, żeby poinformować, że są różnego rodzaju choroby, poinformować, kiedy jest jakaś zgoda, kiedy tej zgody nie ma, po czym poznać, że samica chce, bo tylko dlatego, że mówi nie, to wcale nie znaczy, że faktycznie mówi nie, bo można mówić, o nie... O, prawda? A ty, no dobra, skoro nie, to nie, a ty co debilu robisz? Dalej kończ! Prawie doszłam, czy co? Nie jakiś katecheta, nie jakiś historyk, nie jakaś pani od biologii. Dokładnie, a nie, no katecheta, kurwa, katecheta na takie tematy gada, ja pierdziel, to beka. Ja taka chapu. Religii w ogóle w szkołach nie powinno być. Jak już religia jakaś w szkołach powinna być, to taka, która... Lekcja religii, a nie lekcja indoktrynacji. Okej? Powinna być. Bo to co jest, to jest lekcja indoktrynacji. Lekcja religii powinna wyglądać tak, że powinno być mówione o różnych rodzajach, o różnych kulturach, różnych religiach, różnicach. I powiedzieć, że wszystkie religie są złe, wszystkie są źródłem zła. Czyli prawdę mówić, no. Wiecie, jakby nie bez podstawy... Nie jedynym źródłem zła, jednym ze źródeł zła, na jasności. Psychologia to są studia 5-letnie, nie ma licencjatu z psychologii, to jest bardzo obszerna wiedza. I żeby ją dobrze przekazać, warto ją najpierw samemu dobrze zgłębić. I dlaczego ta edukacja psychoseksualna jest tak bardzo istotna? Przede wszystkim normalizacja czegoś, co jest zupełnie naturalne oraz wzrost takiego poczucia bezpieczeństwa. Edukacja seksualna nie ma być seks, ona ma po prostu uczyć. Ona ma pokazać tym młodym, dojrzewającym ludziom, że świat nie jest czarno-biały. Można równie dobrze na propsach, czyli żeby był, jak już są w odpowiednim wieku, w szkole wchodzi samica, wchodzi samiec, rozbierają się i prawda, i pokazuje na samcu, tu jest penis, tu jest to, tu jest tamto, mogą być takie choroby, takie wiesz, kilku samców postawić, pokazać, patrz, tu jest taki, tu jest inny, ten jest krzywy, ten nie. I pytanie później jest, jaka część ciała powiększa się 10-krotnie, prawda? I nauczyciel, no, większość odpowiedziała dobrze na to pytanie. A jak tam ma na imię w ogóle? Ewa, dobra, niech będzie. O, nawet pasuje. Adama szuka. Więc tak, i później jest pytanie, prawda? Na teście, bo wiedzę sprawdzają później. I jedno z pytań. No, tutaj na pytanie, jaka część ciała powiększa się 10-krotnie? Większość odpowiedziała bardzo dobrze, czyli źrenica. A Ewie gratulujemy partnera. Nie? Że on jest zero-jedynkowy, że chociaż my bardzo lubimy postrzegać ten świat w takich kategoriach, to mimo wszystko na świecie jest bardzo wiele odcieniów szarości i udawanie, że czegoś nie ma, bądź zaprzeczanie, że dane zjawisko na przykład nie występuje. Dobra, odcieniu szarości, tylko jest pewna sytuacja, gdzie nie ma odcieniów szarości. Jest sytuacja czarno-biała, czyli Izrael-Palestyna. Jesteś po stronie Izraela albo jesteś skończonym idiotą, skończonym imbecylem i antysemitą. W społeczeństwie, to jest po prostu robota. Dużo więcej można skorzystać, rozumiejąc, jak działa życie. I nie chodzi tylko o niechcianą ciążę, ale chodzi również o choroby, o zrozumienie tego. Dokładnie, o choroby, o to, że na przykład w niektórych krajach są pewne sytuacje, gdzie ktoś myśli sobie, bo tam nie ma edukacji, gdzie jeśli można mówić o kulturze tętegeszenia wbrew woli, to właśnie tam dochodzi do pewnych sytuacji, gdzie niemowlę jest, z jednego robią się dwa. Czymś, co jest zupełnie normalne. Żeby nie dyskryminować innych ludzi tylko dlatego, że mają inną orientację seksualną. Żeby zrozumieć, jakie mechanizmy zaszły pod tą głową, że stało się tak, a nie inaczej. Orientacja seksualna to jedna, a odlepianie się to drugie. Po to jest ta edukacja seksualna. No. Żeby wiedzieć, gdzie się zgłosić w razie, kiedy doznamy jakiejś krzywdy. Dziękuję bardzo. Bo tak się składa... Ja w ogóle nie słuchałem, co ona mówi. Tak jak samica mówi, to ciężko się słucha tego. No i popatrz, Seduś nie chciał, za to się obejrzeć razem młodej influencerki. Zdobyłem materiały. No naprawdę, jest tak jakby, patrząc ostro, niech ta sytuacja będzie ostrzeżeniem. Gdybym miał ją bronić, to powiedziałbym, że była młoda, głupia, nie wiedziała co robi. Ale czy nie wiedziała co robi? Był łatwy, szybki zarobek. Taka praca to jest łatwy, szybki zarobek. Spoko. Czy ktoś chciałby mieć taką żonę? No, on. Te, prostracja, prostytucja. Ty wiesz jak ty zaorałaś tych facetów? Ci faceci to są jebane kukoldy. Beta orbiterzy, ok? Facet wysokiej jakości nie będzie z taką samicą, nie będzie chciał mieć takiej żony. To są faceci, którzy są w systemie, w tym genocentrycznym, gdzie wystawia się samicę na piedestal. Prawda, prostracja, prostytucja, lożka i tak dalej. Prawda jest taka, że ojciec jest lepszym samotnym rodzicem od samicy, od matki. Ponieważ ojciec z chłopca zrobi mężczyznę, a samotna matka z chłopca zrobi chłopca. Nie zrobi z chłopca mężczyzny, bo kobietą się rodzisz. Dziewczynka kobietą się jest, po prostu, wystarczy być. A mężczyzną trzeba się stać. Matka nie zrobi z chłopca mężczyzny, tylko zrobi uległego, potulnego chłopczyka pantoflarza, uległego innym samicom, który będzie lustrzanym odbiciem samicy, będzie samicą z penisem. Matka będzie... Dużo takich sytuacji jest. Hashtag nie wszystkie, bo to trzeba zaznaczyć, nie wszystkie, ale Carrioner, ja znam, nie. Dobra, nie wszystkie, okej, nie wszystkie. 99,9%. Prawda jest taka, że taka matka, nawet nie tyle świadomie, ale robi z ojca tego złego, stawia go w jak najgorszym świetle po to, żeby dzieci nie chciały mieć z nim nic wspólnego, że to on nas zostawił, on jest ten zły, w ogóle on alkoholik, on nie chciał mieć nic wspólnego, to on chciał, żeby ci w ogóle ciebie usunąć, tego typu rzeczy, nie? Żeby ojca postawić jako tego antagonistę. Ojciec tak nie robi. Z kolei jeśli chodzi o dziewczynkę, samotny ojciec też jest, mówię, no jest lepszym rodzicem niż samotna samica matka. Bo ojciec dziewczynkę z kolei nauczy szacunku do mężczyzny. Ok? Nauczy tego, co mężczyzna szuka w kobiecie. A co matka zrobi? Powie takiej córce, nauczy ją i powie, że fajnie jest być samotną matką. Prawda? Tego nauczy. Nauczy, że silna, dzielna, niezależna. Obowiązkiem wręcz ojca, tylko pamiętaj, że ja tu mówię o samotnym rodzicu, nie jak dwóch jest. Jak masz córkę, to trzeba od najmłodszych lat ją edukować i no wychowywać, tak żeby później się nie odlepiała gdzieś na jakieś OnlyFans i tak dalej, żeby ona znała swoją wartość i tak dalej. I zobacz co ona robi, pokazuje kurwa jakichś kukoldów, jakichś frajerów, orbiterów. To są bety co najwyżej. Oto to jest beta, kurwa. To jest przydupas, nauczony. Nie jego wina, nie jego wina. Zobacz. Czemu mu nie przeszkadza, że ta dupy dawała czy coś? Bo ona... zobacz, ta dupy dawała, czemu mu to nie przeszkadza? Bo spójrz na nią. Spójrz na jej figurę, spójrz na jej twarz. Okej? Okay? I on myśli o tą głową. O tą głową myślał chłop. Nie wiem czy widzicie. O tą głową myślał. No. I ty myślisz, że ty dobre przykłady sami co pokazujesz? Kurwa, to beka z tych typów. Facet wysokiej jakości ma wybór, obraca wiele talerzy, nie wejdzie w związek z taką samicą. W obecnych czasach nie opłaca się wchodzić w związki. Myślisz, że jakby ten facet miał wybór, jakby nie myślał członkiem, to by wziął ją za żonę? No kurwa, widać, że leszcz. O taką samicę jak on, z taką można sobie randkować. Ale nie nakłada się obrączki na taką. Przykładów tego typu par jest naprawdę. Bo to jest czerwona flaga. To jest kurwa duża czerwona flaga. Jak samica daje dupy, pokazuje dupę. Gdzieś jakiś pornolej, tego typu rzeczy. Wiele i wszystko zależy od ludzi wchodzących w skład takiej pary. Jeżeli... No i mówię, no hej, czy taka samica znajdzie frajera? Znajdzie frajera, ale to nie będzie facet wysokiej jakości i tyle. To będzie jakiś orbiter, jakiś kurwa beta, kukolt, frajer. Ej, komuś to odpowiada i kocha swoją drugą połówkę. To hormony. Samico, miłość to hormony. Odlepiasz się. Jaki problem? Ale z tej sytuacji wydaje mi się, że można... Niech sobie będzie. Lesność, ja nie zabraniam. Niech sobie orbituje wokół niej. Tylko ona się odbije. Wyciągnąć. Odbije się, zobacz. Kto bierze rozwód? Ha? Bill Gates bierze rozwód. Zobacz, ile on ma chsiana. No właśnie. Nawet po zdjęciach, jak spojrzysz na zdjęcia, pokazywałem ostatnio, to widać, kto nosi spodnie w tamtym związku. No to, więc ja się nie dziwię, że samica się od niego odbija. Dużo morałów. Natsu jest idolką młodych dziewczyn i powinna to wykorzystać. Moim zdaniem powinna nagrać filmik, w którym powie o tym, żeby właśnie czegoś takiego nie robić. Nie być careless z tym, co się wrzuca do internetu. Tak, zawsze lepiej zastanowić się 2 razy, zanim coś trafi do internetu, bo w nim nic nie ginie. Że nagrywanie filmów może się źle skończyć, na przykładzie jej błędu. Nie, alfa to co najwyżej wiesz, już turnie, zabawić się z taką, ale na pewno nie założył brączki. Niech ta sprawa będzie umoralniająca. Wiesz, samica będzie miała problem z usiedleniem alfy, ponieważ on ma wybór. A po co on ma się wiązać z samicą? Jak ma dużo samic dookoła, to po co ma z jedną się wiązać? Mają prawo podejmować swoje... Tak, mają prawo. I wiesz jakie? To są samice, które są zbędne. Takie, to samice, które powinny się takim czymś zajmować, to takie, które no rozumieją, że nie znajdą sobie faceta dobrego. I tyle. Że co najwyżej jakiś taki na chwilę. Twoje decyzje życiowe za siebie i dopóki nie krzywdzi to nikogo, pchać tory swojego życia w jakąkolwiek tylko stronę zechcą. Skoro istnieją... Właśnie, ona tu mówi, a niech się kurwią i tyle. ...platformy do oglądania filmów i transmisji dla dorosłych, to znaczy, że jest na to zapotrzebowanie. No i weź na takiego Twitcha, gdzie ruda samica się odlepia. W basenie pływa, ostatnio monetyzację straciła. O czym wiedziała, o czym nawet mówi, jest klip, gdzie właśnie nawet mówi, że wie o tym. Ale i tak płacze, że jak to... I co ona robi? Żeruje na tych kurwa gówniarzach, którzy jej wpłacają hajsy, bo nie wiedzą, że są inne stronki, nie? Promuje swoje OnlyFansy i tak dalej. Przecież tamta samica z wyglądu jest jakieś 8-9, ale jej wartość jest 0 w oczach faceta. W oczach mężczyzny jej wartość jest 0 i tyle. Śmigła nie rozkręcisz gościu przy niej, tak naprawdę. Gdzieś tam jak nadstawi się czy coś, to niech będzie, nie? Czemu nie? Trudno nie skorzystać ewentualnie, ale nie ma wartości. Dało mi się znaleźć informację, że w samym tylko... I ciekawe jest, wiecie jak ona się kurwa odlepiła ostatnio? Ja po prostu kurwa gniłem z tego, bo ta baseniara lubi sobie odpalić muzyczkę z milionerów, że jak ktoś myśli, tak? Nad odpowiedzią i odbanowuje ludzi. I jakiś koleś napisał do niej, że ona żeruje na młodych mężczyznach i że powinna się wstydzić, nie? Że to niemoralne jest to, co robi. I za to dostał bana, nie? No to on jej napisał w odwołaniu, że dobra, skoro nie chcesz rozmawiać na czacie, to tutaj porozmawiajmy. I napisał jej, że właśnie robi coś takiego, bla bla bla, że wykorzystuje ich głupotę i żeby finansowo sobie na tym robić zyski. Ale to wszystko, co napisał, nie będę tutaj dokładnie, bo już nie pamiętam, nie będę, ale było widać po jej minie, po jej twarzy, że do niej kurwa to trafiło, że ona, że zabolało jej, bo prawda boli. I to co ona się odlepiła. Ona się odlepiła i zaczęła mówić, no, ale mężczyźni od lat wykorzystują takich właśnie chłopców, gry komputerowe, rozumiesz? Bo są gry komputerowe, gdzie moje ciało jest wykorzystywane. A jesteś, kurwa, serio? Jesteś odlepiony. Bajki są, gdzie postać samicy jest seksualizowana nie dlatego, żeby dziecko oglądało, tylko po to, żeby rodzic, ojciec, żeby mógł się oglądać i się cieszyć. Tak, i takie pierdolety. Nie wiem, czy ktoś jej, kurwa, jakiś debil podsunął, coś takiego. Ale ja sobie myślę, czy ty, kurwa, serio z chujami na rozumy? Czy ty serio porównujesz fikcyjną postać stworzoną z pikseli, narysowaną kreskę do żywej samicy? Czy ty kurwa serio nie widzisz? I ona tam dalej się odlepia i mówi, a jedyne co ja robię to pomijam pośrednika, bla bla. Czyli aha, rozumiem, że to co ty mówisz, że pomijasz Alfonsa, tak? Że jesteś dziwką, tylko że nie masz Alfonsa. No to brawo ty, nie? I ona myśli, że ona piłeczkę odbiła, czaisz? Bo ona mówi, że jej ciało jest wykorzystywane, bo w grze ktoś kurwa zrobił kobietę. Samicę ktoś zrobił. A chuj cię do tego, co jest w grze stworzone z pikseli. O, biedne samice seksualizowane są. Baseniara to mówi, rozumiesz? Baseniara mówi, że mężczyźni seksualizują od lat, bla bla bla. Ja tylko przejęłam pałeczkę. Kurwa, nie mogę. W 2019 roku na wejście na pomarańczowego YouTube'a było ponad 42 miliardy, co daje mniej więcej 115 milionów dziennie. Tak, jest popyt, jest podaż. Czemu? Ponieważ jest cała masa sfrustrowanych gamoni, frajerów, betorbiterów, z ręką kelnera na przykład z 4 centymetrami między nogami chociażby, którzy też by chcieli, ale z racji tego, że wyglądają takie, a nie inaczej, nie bardzo mogą. I co najwyżej robią sobie jakiś autorytet i młoda samica może w nim widzieć sytuacyjnego alfę. Co to znaczy? Co to jest sytuacyjny alfa? To jest beta, który w oczach jakiejś samicy może wydawać się alfą z racji tego, że ma jakiś autorytet. Na przykład jakiś Jupiter, nie? Jakiś Jupiter ma zasięgi, ma kliknięcia, a młoda samica, nastolatka jakaś, widzi w nim guru. I on wykorzystuje taką młodą samicę, ponieważ sam jest sfrustrowany, nie, że jakaś dorosła samica mu nie da sobie gwintu zerwać i wykorzystuje. Skutki takiego łatwego zarobku mogą być katastrofalne, a decyzje mogą zniszczyć reputację, niestety, na całe życie. Jak to słusznie zauważył Sylwester Wardęga... Jeśli ma mocną psychikę, a skoro pracowała na kamerkach, a raczej ją ma, po całej sprawie zostaną jej tylko zasięgi. Jeśli od razu skonfrontowała się z krytyką, to ta szybko ucichnie. No i jest. Dobra, jej to poradzono. Natsu wydała oświadczenie. I jest to po prostu... Ja jestem pierwszy... Bardzo dziękuję za wsparcie. A czemu ma wsparcie? Bo samica. Zdatna parycyjnie. Przerażony. Naprawdę jestem przerażony. Zdatna aparycyjnie samica i ma wsparcie, no gościu. Bardzo dziękuję za wsparcie, w szczególności najbliższym mi osobom, które są przy mnie w tych momentach. Z perspektywy czasu wiem, że moje wybory w młodości nie były dobre, ale wyciągnęłam wnioski i dzięki temu mogę bardziej docenić to... Ale tak stara się czytać takim słodkim głosikiem, taka przyjazna muzyczka w tle i w ogóle, nie? Takie... Oj, zero manipulacji w tym. Człowiekiem jestem teraz i jak wygląda moje życie. Przepraszam, jeśli kogoś z was zawiodłam. Nie będę się przepraszam, jeśli zawiodłam. Ukrywać ani poddawać. Podjęłam decyzję, że idę dalej naprzód, będąc silniejsza o kolejne doświadczenie w moim życiu. Z góry dziękuję za zrozumienie. Moim zdaniem poradziła sobie dobrze. Poradziła sobie tak, jak jej doradzili. Generalnie ona, ja wam gwarantuję, że ona w dupie to miała tę całą sytuację, tylko nam powiedzieli, żeby zrobiła to i tamto, czy PR-owo to dobrze wyszło i żeby zasięgi były. Ona doskonale wiedziała, co robi, to było doskonale, to ona sama to upubliczniała, to było publiczne od momentu, kiedy ona to upubliczniła lata temu. A chcieli sobie zrobić zasięgi. Ja wam gwarantuję, że ten Team X wszyscy tam widzieli dużo wcześniej te nagrania. Chyliła się nad tą sprawą, pokazała, że traktuje to poważnie. No chyba, że jesteś jakimś kukoldem, frajerem, beta-orbiterem, no to śmiało. Ona takiego potrzebuje. Też, żeby na przykład gówniaka alfy wychować, tak? Nie próbowała niczego tuszować, ani wykręcać kota ogonem. W położeniu, w którym się znalazła, uważam, że... Bo bankomat się przydaje. Bo w końcu przestanie być striptyzerką, jak uroda i zblednie. Postąpiła jak najbardziej na plus. Pan Marcin jednak miał odmienne zdanie na ten temat. Jestem przerażony też komentarzami. Zdecydowana większość to jest taka... No dobra, zrobi... No, taką decyzję czekałem. Na taką decyzję czekałem. Kochamy się Natsu i nie poddajemy się. Każdy popełnia błędy. Najważniejsze błędy. Oni to wiesz, ja tam dupy dawała, to sromca pokazywała, tam pchała, to publicznie wszystko za hajsy. Tam luzy. Nic wielkiego. Powinnaś w szczególności młodszą i do mnie uświadamiać, że są inne sposoby na sukces i to bla bla bla. Ale dalej, idź dalej. Nikt nie ma prawa cię od... Nikt nie ma prawa... Jasne, że mają prawo. Robić coś publicznie, wszyscy mają prawo to ocenić. Nikt nie ma prawa. Kto to mówi? Jakiś kurwa frajer i tyle. A z jej komentarza nic nie wynika. Dziewczynki, słuchajcie. No nic nie wynika. Z jej komentarza faktycznie nic nie wynika. Tylko mówię, a dzięki za wsparcie. Źle zrobiłam, nie róbcie tak. Pamiętajcie, no co to może popełniłam błąd i tyle. Tylko jest oni, wiecie co, wyciągnęłam wnioski, zrobiłam błąd, wyciągnęłam wnioski, byłam głupia, ale to moje życie, to jest wiecie fajne, nie chciałabym nic stracić, no oczywiście, że nikt nie chciałby stracić. No, ale... czemu ona nie chce wrócić do tamtego życia? Czemu uważasz, że to był błąd? Ponieważ teraz trzepie większe hajsy na tym, co robi teraz i wszystko. I niech robi te hajsy. Wiecie co, dziewczynki, słuchajcie, przecież możecie brać przykład ze mnie, rozbierać się. Natsu w żadnym momencie nie powiedziała, żeby ktokolwiek brał z niej przykład. Wręcz powiedziała, że jej wybory z przeszłości nie były dobre. Nie zabroniła też ludziom robić tego typu rzeczy, ponieważ nie było takiej potrzeby. Nie było takiej... No właśnie, nie ma takiej potrzeby. Znaczy, ale czemu ma zabraniać? Co ona może zrobić zabrania? Ona może powiedzieć, nie zaleca się, nie jest zabronione. Małoletnie osoby nie mogą iść w jej ślady, ponieważ jest to nielegalne. Dobra, samico, ale tu nie o to chodzi. Chodzi o to, że w takiej małoletniej osobie jest zaszczepiony pomysł, żeby coś takiego robić, jak będzie starsza. Halo. Think! Prostracja! Think! Natomiast dorosłe osoby mogą robić to, na co mają ochotę. Tak, a młoda osoba w którymś momencie już jest dorosłą osobą. I w głowie młodej osoby jest już zaszczepiona taka myśl, że będzie robić coś takiego, jak będzie starsza, bo to są fajne pieniądze. Think! Prostracja! Think! po co iść do McDonalda do pracy, skoro mając 18 lat nie idziemy do McDonalda, żeby zarobić na torebkę jakoś, tylko idziemy, bo ona wcale nie potrzebowała pieniędzy, żeby zbierać na jakąś operację dla kogoś z rodziny i tak dalej. Ona chciała mieć lepsze życie, więc pójdziemy sobie na kamerki, porozbieramy się, zamiast do McDonalda robić pracę ciężką, no kto będzie chodził do Maka albo co innego sprzątać i tak dalej. Truskawki, zbierać maliny, po co? A gdzie ich widzowie? Gdzie te dziewczynki, które ją oglądają? Co? Mają tak samo zrobić? Tak? Na łatwiznę? Karierę? Zmieniłem zdanie. Napisz, co o tym sądzisz. Jest wiele zawodów. Na to, co kto robi w życiu, wpływa wiele czynników. Na przykład osobiste predyspozycje, preferencje. No nie, no dokładnie. Trzeba mieć osobiste predyspozycje, żeby dupę pokazać. Prostracja, żeby dupę pokazać, majtki zdjąć przed kamerą. Nie trzeba mieć żadnych predyspozycji. Wystarczy mieć majtki na dupie. Żeby te majtki zdjąć. Wykształcenie. Kamerę trzeba mieć. O, to jest predyspozycja, żeby rozbierać się przed kamerą, to trzeba mieć tak. Kamerę, internet. Mówienie, że któraś praca jest lepsza, a któraś jest gorsza, jest trochę nie okej. A co mnie obchodzi, co jest według ciebie okej, czy nie? Są prace lepsze, są prace gorsze. To, co ty uważasz, że mówienie czegoś takiego jest nie okej, to dlatego, że podchodzisz do tego emocjonalnie. A prawda jest taka, że taka praca jest lepsza, taka praca jest gorsza. Taka praca jest dobrze postrzegana, taka praca jest źle postrzegana. Są powody, czemu jedna praca jest tak postrzegana, druga jest tak postrzegana. Skoro to jest praca jak każda inna, to czemu nie można o niej mówić? Ha? Czemu nie można złego słowa powiedzieć? Przecież praca jak każda inna. To chyba można rozmawiać. Bo wszystkie te prace są potrzebne. Jest popyt, jest podaż. 80% samic 80% samic jest ruchana przez 20% mężczyzn. Czyli w skrócie można powiedzieć tak, bo jak się odłączy takie samice jogurtowe i tak dalej, to można by powiedzieć, że 100% samic jest ruchana przez 20% mężczyzn. 20-30% mężczyzn max. Na koniec dotarłam jeszcze do tego, że pana film na swojej karcie społeczności krytykował również Carrioner. Jakiekolwiek opinie moje i Carrionera w większości spraw leżą na totalnie przeciwnych biegunach. Dobra, to teraz zapraszam cię na Discorda, czy gdziekolwiek i powiedz mi, rzuć mi tematem, z którym ty się nie zgadzasz. Zobaczę, że tak cię wyjaśnię, że potulnie powiesz Carrioner, mistrzu, król, złoty, masz rację. Ja jestem w błędzie i tyle. To tak całkiem mogę się z nim zgodzić. Może nie użyłabym podobnego sposobu wypowiedzi. Podobnego sposobu wypowiedzi? A co tu takiego złego jest? Tak obrzydliwa miniaturka i ten obleśny dziad ma na tym reklamy. Bo tak, miniaturka jest obrzydliwa, a on ma na tym filmie reklamy. Przypomnę, że 90% jego widzów, bo biorę tutaj poprawkę te 10%, bo tam jacyś starsi się znajdą. Jego widzów to młodzi chłopcy, dziewczynki też. Jakoś poniżej 13 roku życia, tak. Tak to wygląda u niego. Co widać nie tylko na takiego kamerkach z widzami, bla bla bla. Ale jakby klub jest myślę całkiem zbliżony do mojego. Najciekawsze jest jednak to, co dzieje się w komentarzach. Pan Marcin jest kolejną osobą, która ma palącą potrzebę odpowiedzieć na każde słowo krytyki kierowane w jego stronę, tak żeby to jego słowo było ostatnie. Wszystkiego nie będę... Beka, bo on zamiast w swoich komentarzach odpisywać to jakiś tam u mnie, gdzie ja tego nawet nie czytałem. Przypomnę, że o 1:00 w nocy to wszystko wypisywał do ludzi. Mam czytać, bo nie wytrzymacie takiego natężenia dźwięku bicza, ale TLDR, pan Mazur mówi, że... A kurwa, co on to pokasował? Ja tego nie widziałem. Ty, on skasował to. O, tchórz się odezwał. Może będziesz miał kiedyś jaja i pogadamy sobie. Te, Jezior, my już gadaliśmy. Te, dziadek. Ja pierdolę, te, on się znowu odlepia. Czy jak zwykle będziesz odważny pod kamerką? Jak tam u ciebie wychowanie córki? Chuj ci do tego, dziadek. He? Jak tam uczyłeś swojego syna rękodzieła? Uczyłeś go brandzlowania się na swoim kutongu? No. Mieliśmy niedawno okazję dyskutować pod twoim pikpokiem o odniosłych energetyków. Szkoda tylko, że zamiast merytorycznie odpowiedzieć na argumenty, to zacząłeś naprawdę się do absurdu i koncentrować się na nieproblemie. No to jest typowe. Mężczyźni widocznie tchórza tego nie robi i nie warto dyskutować z wami, bo nie ma żadnego sensu. Niestety bardzo negatywnie oceniam jego odbiorców, jego samego. A ciekawe czemu, bo dalej go dupa boli od 3 lat, nie? Został wyruchany i tyle, no i dupa boli, piecze. Taką bekę, że szok. Wow! Jezior ma jakąś bekę, kurwa, jakby kogokolwiek to obchodziło. Wiruser kanał zamknięty. Ja pierdolę, kurwa, fajnie się odlepia. Hamim Rosak, zaorany na live. Pawian kanał. skasowany. Te Jezior, nie dzięki tobie. Dzięki mła. Czekam teraz na tę gnidę, aby ciągle ciągle ucieka. Typie, gdzie uciekam? Te, frajer! Gościu, ja cały czas jestem. Gościu, ostatnio na streamie na Twitchu coś tam się produkowałeś, jak sam miałeś live'a i miałeś mojego live'a odpalonego i ci odpowiadałem, ci orałem od góry do dołu. Co ty bredzisz, chłopie? Zejdź na ziemię, dziadek, ty chyba masz już demencję starczą. Tabletek chyba nie wziąłeś swoich ostatnio. Pamięć coś szwankuje. Śmiejmy w komentarzach, więc... Więc proszę tobie? Jakieś miły w komentarzy. Co mi pierdzieli? Jakieś miły w komentarzy, więc proszę tobie. Chłopaki na poli... Zobacz, ty patrz. Wiesz czemu tak pisownia tu siadła mu? Ponieważ się zdenerwował. O, że kurwa, wiesz. Nie, już... O, tak pisał. Kilka łyków po tych 3-4 latach wiem, że oni nie piją, bla bla bla, no. Ogarną się, żeby nie pili, tak? W takim wieku. To nie było po kilka łyków, tam kurwa wytrąbił do dna. Bo wolę kawę, ja też nie piję, o, brawo ty, woli kawę, jakby to było lepsze. Nie pisz mi, że kłamie, bo ostatnio wiem, w LOL-u testowałem energetyki. W życiu nie piję, chociaż mogę. Mówisz? Nie zaleca się. Chcę rozmawiać, ale wzywa też ludzi od tchórzy i gnit. No dla mnie. Ty, tego też nie widziałem, kurwa, kiedy to u mnie było? Jebany, pokasował. Co za frajer, ty. Ale tchórz z niego, pokasował swoje własne komentarze. Tchórz! Dziadek. Dziadek tchórz. Jezior, dziadek tchórz. Wrócił do domu starców. Mam jaja. Pokazałem to wiele razy. Kurde, mam jaja, pokazywałem to wiele razy, ty, ale ciekawe na jakich kamerkach. Pewnie zapytał Natsu, gdzie ona się rozbierała i wiesz, i poszedł na tę stronkę i pokazywał wiele razy, że ma jaja. Kurwa. Na ulicy, to wiele razy na ulicy, ale w moich czasach chodził kurwa ekshibicjonista. Ha! Patrzcie jakie mam jaja. O! Kiedyś to było. Teraz to nie ma. W obecnych czasach siedzisz przed kompem i najeżdżasz tak... Po wszystkim, jedziesz po wszystkim. Widzę, że przez te lata naostrzył sobie język, bardzo się cieszę, bardzo wesoło. No tych dni tylko taki język trzeba. Wiedzę po wyświetleniach, że kolejnego po ślad usera, okiem pamiętam, Carrioner się skończył. Dawaj gnido, jakiś filmik na mnie, to może coś ci urośnie, ha he he. Byłeś dla mnie autorytetem, a teraz to ranisz mnie. Starzeje się, kiedyś się to też dopadnie. No ja na co tylko młodnieję. Nie wątpię, już jestem starym dziadem i tak finalnie gardzę z nim. Chcesz coś z Avonu? Z góry, że potrzebuję coś do przyciągnięcia ciała. Nie chce mi się kurwa tego... Ty, on takie elaboraty... Ale on to kurwa pokasował wszystko, ej. XD. Mój ulubiony komentarz to jednak będzie ten. Mam jaja, pokazywałem to wiele razy na ulicy, ale w moich czasach, w obecnych czasach siedzisz przed kompem i najeżdżasz na inną osobę bez konfrontacji z nią. Smutna minka. Takie to mamy teraz czasy. Kiedyś to byli czasy. No. Konflikty rozwiązywało się poprzez... Jaja pokazywał. Nie, może... nie przez bitkę, przez ekshibicjonizm. Niech pan sobie zagra w jakąś grę, tam można wszystko na ulicy i bez konsekwencji, bo zawsze istnieje opcja. W klasy można zagrać, w gumę na ulicy.